Bęk, siema bracie i siostry, coś mi tu gra z radia. Jedziemy na wycieczkę, albo na Pisko, albo na Babią Górę, jeszcze nie wiem, ale do później. I parę razy był człowiek w górkach, a zawsze ten sam problem. Się chłop jeden z drugim za ciepło poubierają i później w trakcie się rozbiera każdy. Życie, panie, życie. Tatry? Już tam idę. Kierowniku. Takie widoki to ja szanuję. Tam. Pewnie nie widać na GoPro, ale gdzieś kurwa tam. Mariusz, wychodź! Ile tam będziesz siedział, chłopie? Mariusz! Dziadu! Teraz może lepiej widać, albo może nie lepiej. A pewnie nic nie widać tak. Bardzo przyjemna wycieczka ze szwagrem, który ciśnie tam na Babią Górę. Biegać za bardzo nie mogę, bo tak zwany shin split po angielsku, a po polsku to nie pamiętam, ale coś z tym mięśniem okołogoleniowym, więc na razie nie ma biegane albo bieganego, ale wycieczkę w górki to można zrobić, a tam są Tatry. I tak nie widać na GoPro. Ale jest pasz. Przyjemnie. Pamiętaj, chłopaku i dziewczyno. Ops. Zakaz świecenia na gówniaku. Prawie na górze. Słoneczko świeci. Pogoda jest absolutna. Sztosiu. I schodzimy se z Babiej Góry właśnie, pizgało złem, na górze wypiliśmy herbatkę i ciśniemy do schroniska, ja ciągnę kiki ze sobą jak typowy Janusz turystyki i tyle, lecimy na Szczecin. Instruktaż jak przechodzi się na słowacką stronę. Słowacja. Polska. Bang. Bang, brać
bracie i siostry, i po wycieczce wracamy do Hopi. I co? Fajna traska, w środku tygodnia mało ludzi. Fasolka w schronisku, kawka i tyle. Coś miałem jeszcze powiedzieć i zapomniałem, nieważne, do następnego, yo!